Cześć, dobry wieczór. Świetny etap na Vuelcie dla ucieczki. Bardzo jakościowa ucieczka, naprawdę pełna znakomitych górali, pełna specjalistów wyścigów klasycznych. No i wygrał, jeden z nich wygrał Team Wellens. Drugi etap dla tego Belga z drużyny Lotto Soudal. Bardzo ładna sprawa, a faworyci za plecami czekali. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was wydarzenia na tegorocznej Vuelcie. Zatem zaczynamy. No i co? No miał być etap pełen emocji, albo nie wiadomo. Trasa dość górzysta, jak na taką płaską, która się zapowiadała. Jednak wybrzeże Galicji no, jest ciekawe. Jest ciekawe. I jeżeli mówimy o tym, że wyścigi kolarskie pokazują jakieś miejsca, które warto byłoby się wybrać, to tak, to jest następne miejsce, które w telewizji wygląda naprawdę zachęcająco. Czekaliśmy, czy może na takim etapie coś się wydarzy, czy taki 200-kilometrowy etap po pagórkowatym terenie zachęci może tych zawodników, którzy będą chcieli zaatakować Primoża Rogliča do podjęcia jakiejś akcji. No tym bardziej, że w ucieczce był i kolarz Movistaru, czyli Mark Soler, i Woods z Education First, no i Dylan van Baarle z Ineosu, czyli teoretycznie Carapaz i Hugh Carty mieli tutaj jakąś opcję, no ale tak się wyścig ułożył, że nie. No i o zwycięstwo walczyli uciekinierzy. Ta ucieczka zresztą też dość ciekawie się dzieliła, zjeżdżała. Nie było wiadomo, jak to się wszystko rozstrzygnie. W pewnym momencie faktycznie Wellens był z przodu, no i on był faworytem. Potem, kiedy dojechał z powrotem Sztybar, który potrafi takie dynamiczne końcówki rozgrywać i rozstrzygać na swoją korzyść, to wydawało się, że może on jednak, albo Woods, ponieważ końcóweczka była faktycznie na takiej niewielkiej górce, dość stromej, ale krętej. Naprawdę bardzo ciekawy ten finisz, taki techniczny, dynamiczny, wymagający czujności. No i Team Wellens w odpowiednim momencie na kilkaset metrów przed metą zajął pozycję z przodu, w związku z tym to on prowadził w tych ciasnych zakrętach, więc kiedy przyspieszył, a to jest bardzo dynamiczny zawodnik, no to inni nie mieli tego handicapu wyboru linii na tych zakrętach i to wystarczyło Wellensowi do wygranej. Naprawdę doświadczenie, wyczucie momentu, wyczucie chwili i świetna dyspozycja złożyły się na to, że on etap wygrał. Kilka minut z tyłu, niecałe cztery, finiszował peleton. Tam na takiej końcówce też trudno się dziwić, że najlepiej poradził sobie Dan Martin, ale wszyscy zachowali czujność, nie było strat. W związku z tym no, ten etap w narracji całego wyścigu, poza właśnie drugą wygraną etapową Wellensa, no, zapisał się tym, że była to jakby dalsza kumulacja zmęczenia u faworytów walczących o czerwoną koszulkę. No i moi drodzy, to jest tyle, jeżeli chodzi o przebieg etapu. Jutro etap dłuższy, 230 km, bardziej górzysty, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce czekać na Kovatiję, to czyli na sobotni etap najbardziej górski, jeden z najbardziej górskich etapów w całym tym wyścigu, i ryzykować, no to jakieś próby zgubienia Roglicza, pokonania drużyny Jumbo-Visma muszą być podjęte jutro. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o ten etap sobotni, no to sytuacja jest trochę niepewna, bo La Kovatija jest stacją narciarską, to jest na granicy 2000 metrów, no i tam już pada śnieg, już padał śnieg dziś i na sobotę są zapowiedziane naprawdę solidne opady, w związku z tym nie wiadomo, czy tam trasa nie będzie jakoś zmieniona, nie zostanie skrócona, w związku z tym ten jutrzejszy etap, który ma naprawdę bardzo dużo podjazdów, takich może nie dużych i nie stromych i nie długich, natomiast jest ich bez liku i to będzie teren, w którym bardzo trudno będzie kontrolować sytuację. No więc kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc ten czas na ryzyko jest jutro, jest w piątek, bo nie wiadomo, co będzie w sobotę. No i słuchajcie, tyle. Dziękuję Wam bardzo. Szybko poszło. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć.